Sheev Palpatine był autorem wielu intryg oraz tajnych planów czy projektów, a objęcie posady kanclerza Republiki Galaktycznej tylko poszerzyło jego wachlarz możliwości w ich realizacji. Palpatine interesował się eksploracją galaktyki i odkryciem jej nieznanych zakątków. W tym celu wraz z Jedi i Senatem postanowił sfinansować projekt Outbound Flight, który posłużyłby mu nie tylko do pozyskania nowej wiedzy, ale też zadaniu ciosu zakonowi Jedi. Projekt ten jednak okazał się zagrożeniem dla całej galaktyki i aby temu zapobiec, Palpatine współpracował z komandorem Mifron Nuruodo w celu jego zniszczenia. Cała historia dzieje się około 5 lat przed wybuchem wojen klonów. Outbound Flight był zasadniczo inicjatywą zakonu Jedi, a Senat teoretycznie tylko zaakceptował i sfinansował całe przedsięwzięcie. Republikę interesowała eksploracja galaktyki, tworzenie nowych szlaków nadprzestrzennych i odkrywanie nowych światów i ras, które mogłyby wstąpić w jej szeregi. Ponadto oznaczałoby to rozwój naukowy oraz gromadzenie nowej wiedzy. W grę wchodziło również opuszczenie znanej galaktyki, na co Republika i Senat liczyli. Nowa galaktyka to nowe miejsca do kolonizacji, czy to w ramach ekspansji, czy też w celach zapobiegawczych, jak na przykład stworzenie schronienia przed różnego rodzaju katastrofami. W tym wszystkim wyraźnie widać rękę Palpatina i jego doskonałe umiejętności manipulacyjne. Darth Sidious od zawsze pasjonował się odkrywaniem galaktyki i poszerzaniem swojej wiedzy na temat wszystkiego, a w szczególności ciemnej strony mocy. Jednakże najważniejsze dla niego było, aby projekt Outbound Flight był doskonałą okazją na pozbycie się grupy Jedi. Ich śmierć byłaby stanowczym ciosem dla całego zakonu, a w dodatku zapobiegałoby to zagrożeniu ze strony Wongów. Jeżeli Wongowie natrafiliby na Outbound Flight, niewykluczone, że uznaliby to za atak i rozpoczęli inwazję na galaktykę, a analizując znajdującą się na pokładzie technologię, umożliwiłoby im przygotowanie się lepiej do ataku na galaktykę. Zakon Jedi podzielał wizję Senatu związaną z odkrywaniem nowych rejonów. Jednak dla Rady celem najważniejszym tej wyprawy było zbadanie zniknięcia w tajemniczych dla wszystkich okolicznościach mistrzyni Jedi Ver-Jir na planecie Zona Mas Sekot. Dla tych, którzy przebrnęli przez serię książek Nowy Zakon Jedi, okoliczności te są dobrze znane. Pokrótce, Ver-Jir napotkała tam Muzan Wongów i zdecydowała się na pozostanie z nimi, ucząc ich wszystkiego, co wiedziała na temat Republiki, Jedi oraz Galaktyki. Później przeszła na ciemną stronę mocy. Rada oczywiście nie miała pojęcia o tym wszystkim, a uzyskanie odpowiedzi było dla niej na tyle ważne, że na pokład Outbound Flight wysłali Obi-Wana i Anakina. Zadaniem tej dwójki Jedi było opuszczenie podróży w nieznanych regionach i poszukiwanie poszlak na temat zniknięcia mistrzyni Jedi. Choć Outbound Flight uznawany był za projekt zakonu Jedi, to był on zwieńczeniem wizji mistrza Jorusa Sibaofa, który był dość specyficznym Jedi. Sibaof uważał bowiem, że Jedi są ponad wszystkimi w galaktyce. Powinni oni sprawować całkowitą władzę nad pomniejszymi istotami, a więc całą galaktyką. Zakon pod żadnym względem nie podzielał jego poglądów. Dlatego, kiedy prace nad projektem ruszyły, Kenobi oprócz swojej misji dostał również zadanie obserwowania Sibaofa i raportowanie Radzie o jego poczynaniach. Sibaof wiedział, że Jedi nie są po jego stronie, dlatego za główny cel postawił sobie stworzenie nowego zakonu poza galaktyką, który w tamtych rejonach rządziłby pozostałymi istotami. Gdy ekspedycja wyruszyła w 27 roku przed bitwą o Yavin, Sibaof rozpoczął przygotowania do swojego planu. Szybko przejmował coraz większą kontrolę nad Outbound Flight. W celu zrealizowania swojej wizji nowego pozagalaktycznego społeczeństwa, zaczął on zabierać wrażliwe na moc dzieci bez zgody ich rodziców, co było niezgodne z regułami Jedi. Kiedy kanclerz dowiedział się, że na pokładzie znajduje się młody Skywalker, natychmiast wyruszył na granicę terytorium Republiki, aby spotkać się z ekspedycją i namówić Kenobiego i Anakina do powrotu na stolicę. W ten sposób dwójka Jedi opuściła swoją misję tuż przed nieznanymi regionami, unikając zasadzki Sidiousa. Kiedy Obi-Wan i Anakin byli już w drodze do stolicy, Palpatine wysłał grupę uderzeniową na czele z Kinmanem Dorianą. Jednak podczas czekania na Outbound Flight
flota natknęła się na inną flotę składającą się z okrętów dynastii Chisów, dowodzonej przez komandora Mifron Ruodo. Fron szybko rozprawił się z całą flotą, pozostawiając jedynie okręt flagowy, na którym znajdował się Doriana. Sługa Darfa Sidiousa chciał lekko zmanipulować Chisem, wmawiając mu, że Jedi stanowią zagrożenie dla jego ludu, na co on nie dał się nabrać. Jednakże Doriana, dzięki cenionej przez Palpatina zaradności i intelektowi, znalazł z Fronem wspólny mianownik – Yuuzhan Vongowie. Chiss wiedział bowiem o istniejącym zagrożeniu ze strony pozagalaktycznej rasy. Fron, po skontaktowaniu się z Sidiousem, zgodził się na powstrzymanie ekspedycji, ale jej zniszczenie było ostatecznością. Fron podstępem zmusił rasę Vagari do zaatakowania swoich sił, tylko po to, aby dzięki ich technologii zmusić Outbound Flight do wyjścia z nadprzestrzeni. Plan się powiódł. Następnie Fron skontaktował się z Sibaofem, który stanowczo odmówił powrotu lub obrania innej trasy. Fron nie mógł pozwolić, aby ekspedycja napotkała Vongów. Ponownie wykorzystując Vagari, tym razem do odwrócenia uwagi Jedi, Fron zadał potężny cios całej instalacji, zabijając wszystkich Jedi oprócz Sibaofa oraz jego padawana. Mistrz Jedi dał upływ gniewowi, przechodząc na ciemną stronę i zaczął dusić Chisa. Doriana szybko skierował w stronę Outbound Flight myśliwce wyposażone w bomby, które w wyniku zderzenia eksplodowały, tym samym niszcząc Outbound Flight z Sibaofem na pokładzie. Tylko 57 z 45 tysięcy kolonistów przeżyło zniszczenie Outbound Flight. Założyli oni w tamtym regionie własną kolonię, która została odkryta dopiero 22 lata po bitwie o Yavin. W taki sposób plan Palpatina powiódł się. Wszyscy Jedi na pokładzie Outbound Flight zostali zabici, a zagrożenie ze strony Vongów zostało zażegnane. Oczywiście do czasu. Ponadto Palpatine zyskał nowego sojusznika w postaci Frona. I na tym kończy się historia Outbound Flight. Jakie jest wasze zdanie na temat tej historii i motywów Frona oraz Palpatina? Czy faktycznie zdołali oni uchronić galaktykę przed Vongami i przełożyć ich inwazję w czasie? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.